witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj pokażę wam, jak zrobić hamak dla świnki morskiej. Więc na początku ściągamy wszystkie rzeczy, które są przyczepione do górnej części klatki. Ściągamy górną część. I potrzebny nam będzie jakiś koc albo ręcznik. I składamy go na pół i później jeszcze raz. I pamiętajcie, by dobrze wyrównać, żeby było wygodnie. I tutaj przewlekamy tak przez te kraty. I zależy, jakie macie wysokie zwierzę, taką robicie wysokość. I wystarczy na 5. I przechodzimy teraz na drugą stronę. Szukamy szczebelka. I przekładamy. I teraz najlepiej obrócić sobie tak. Żeby to się trochę wstrzymało, to mi się zahaczyło. I ściągacie tak w dół. Daj wszystko sobie trzeba dobrze wyrównać, żeby wam później nie zostało. I tutaj musicie, żeby wam się dobrze trzymało. Dobrze sobie złożyć. I przekładacie. I tak. I teraz już będzie prawie koniec. Zostaje wam takie dwie szmatki. Pokaż, więc teraz bierzecie jedną, oplatacie, dajecie tutaj już ten i przewlekacie je. I to będzie lepiej, bo będzie się lepiej trzymać. Najlepsze są grube ręczniki albo kocy, bo będą się trzymać i nie będzie wam spadać. Świnka z tego, bo moja jak poskacze, tak właśnie wisi później. Lepsze są grubsze i to jest właśnie lepsze, bo się wtedy usztywniamy. Bardziej i tak prezentuję hamak. Teraz wystarczy założyć tylko do klatki. Założyć wszystkie akcesoria, jakie były. Szkoda. Pojdełko. I tutaj widzicie, była wyruszona, że ma hamak. I to jest wszystko, co w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych i cześć!